poniedziałkowym serwisie przygotowaliśmy dla Państwa jeszcze jeden materiał. Teraz pora na rajdy samochodowe. Wczoraj bowiem w Ostrowie odbywała się 4. edycja KJS-u. Szczegóły w materiale Tomasza Wojciechowskiego. Ponad 20 załóg z całej Wielkopolski i nie tylko stanęło na starcie 4. ostrowskiego KJS-u. Jedni przyjechali tutaj dla zabawy, inni po cenne punkty. Staramy się o punkty w klasyfikacji ogólnej okręgu wielkopolskiego. Emocje są, adrenalina jest. Mam nadzieję, że auto mi nie zawiedzie. Organizatorzy przygotowali 4 odcinki specjalne. Do przejechania załogi miały aż 13 prób sprawnościowych. Odcinki są wszystkie w granicach 1 km. Jedna próba ma 2,5 km. Jest już wystarczający odcinek, żeby kierowca mógł wykazać swoje umiejętności. Na początek targowisko przy ulicy Witosa, odcinek otwierający rajd i jednocześnie go zamykający. Tutaj kierowcy musieli wykazać się sprawnością poruszania się po zmiennych nawierzchniach. Raz beton, raz shooter. Świetnie radził sobie poczciwy maluch. Są zapaleńcy, jeszcze są, istnieją takie kluby, gdzie te maluchy jeżdżą i wiadomo, że to byłaby pierwsza klasa do 650, a tutaj niestety samochód z drugiej klasy, całkiem inne serce i całkiem inny duch. Kolejny odcinek to pierwsza w historii ostrowskiego KJS-u próba na lotnisku w Michałkowie. Jak mówią kierowcy, można było tam polatać. Ja uwielbiam szutry, także odcinek na lotnisku w Michałkowie był po prostu super. Mimo że małym autkiem, 900, słabym autem, uzyskaliście tam trzeci najlepszy czas na tym odcinku. Parking przy Delfi to obok targowiska Witosa jedyny odcinek dostępny dla kibiców, którzy bacznie przyglądali się poczynaniom rajdowców amatorów. Zainteresowani motorsportem, dlatego to dzisiaj przyszliście? Delikatnie na pewno tak. I co jeszcze? W szczególności, nie? Młodzież musi rosnąć motoryzacyjna. I fotografia, nie? To też jest. No. Wspólny mianownik. To dobra okazja, żeby pofotografować taki rajd? Tak, to bardzo. Wnukiem przyjechałem się pokazać mu tutaj, nie? Mhm. To próba dość ciekawa, zwłaszcza że sprawnościowa. Ciekawie, może warto popatrzeć, nie? Wisienką na torcie dla kierowców była niedostępna dla kibiców próba na terenie Węglozbytu w Gorzycach Wielkich. Odcinek nazywany jest przez kierowców łaciatą krową. Głównie tutaj rola pilota i ich zgranie, ich doświadczenie decyduje o tym, jak im ta próba wyjdzie. Jest próba trudna, techniczna. Bardzo, bardzo skomplikowana technicznie. Dużo zakrętów, wiadomo. Wcześniej była możliwość zapoznania się z trasą poprzez filmik, który organizatorzy umieścili. No ale jednak no, sam filmik też nie wystarcza, bo jakby to powiedzieć, no węgiel i beton. 4. KJS w Ostrowie spotkał się z pozytywnymi opiniami kierowców, którzy chwalili organizację rajdu. Odcinki bardzo fajne. Myślałam, że po deszczu będzie troszeczkę bardziej niebezpiecznie na lotnisku, ale poza tym jak troszeczkę przeschło, to całkiem fajnie. Węgiel też wyglądał na bardziej groźny, a jednak nie było najgorzej. Ogólnie rewelacja, rajd bardzo fajny, to już któraś edycja. Węgiel, łaciata super, chociaż skrócona, także delikatny niedosyt. Odcinek na lotnisku, świetna sprawa, naprawdę rajdowo typowo. No i tutaj krótsze odcinki, bardziej sprawnościowe, ale też wszystko super. Ostatecznie w klasyfikacji generalnej wygrał duet Łukasz Ślipek i Hubert Owczarek z teamu 50 Sierac. Nie ukrywam, że było ciężko, jechaliśmy z przygodami, na jednym odcinku brakowało nam paliwa na zakrętach. Na ostatnim odcinku kręciliśmy półośkę i dojechaliśmy tak naprawdę ostatnie 50 metrów, turlając się, ale udało się dojechać do mety. Mam nadzieję, że to będzie już impreza cykliczna. Wyszło to super, widać, że rajdowcy są zadowoleni z tego tematu, my też bardzo dużo widzów przyszło i medialnie bardzo fajnie to wszystko tutaj było rozpowszechnione, w związku z czym myślę, że w tym roku to jest pierwsza impreza, gdzie razem działamy, w następnym roku pójdziemy, myślę, że chyba szerzej. Specjalnie dla widzów telewizji ProArt przygotowaliśmy obszerny reportaż z 4. KJS-u. Na portalu wlkp24.info oraz na facebookowym profilu znajdziecie Państwo natomiast fotorelację z imprezy.